Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Śliwa, bieżąca analiza techniczna. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z tej serii. Tradycyjnie waluty, surowce, indeksy. Tutaj już nie zmieniam nic od dłuższego czasu, więc idziemy tym torem. Co mamy? Mamy euro-dolara, który zbliża się do 1,0750, 1,0760. To jest miejsce, które może mieć szczególne znaczenie w kontekście wyższego interwału, czyli tygodniowego. A więc jeżeli podaż ma wrócić na parkiet, to jest ciekawa przestrzeń. Trochę więcej na ten temat będę mógł powiedzieć, kiedy zostanie przełamane najbliższe możliwe wsparcie, a to jest 1,0660, czyli prawie figurę niżej. Jeżeli pojedyncze duże czarne świece pokonają tę barierę, no to rzeczywiście będzie można już odważniej spoglądać w stronę nowych minimum. Jeżeli jednak w tej zielonym obszarze pojawią się chętniej na zakupy wspólnej waluty europejskiej, to może się okazać, że jednak euro w kolejnych dniach, tygodniach będzie tą, która będzie silniejsza, czyli będzie aprecjonowała. Funt brytyjski. Tu tradycyjnie spoglądam tylko na jedną wartość, czy 1,20, no bo ona jest tak naprawdę kluczowa, bo cała reszta poziomów jest w znacznej odległości, czyli 1,23 to jest najbliższy możliwy opór, wsparcie to jest tam, gdzie były minima z tego miesiąca, czyli 1,1820. No i 1,20 jest po środku. Tutaj też jest przełamana spadkowa linia trendu, więc powrót w te okolice i pojawienie się popytu w tym obszarze niebieskim, no mogłoby zwiastować rzeczywiście, że funt będzie się miał coraz lepiej. Tutaj oczywiście z tyłu głowy trzeba mieć troszeczkę te informacje płynące ze Stanów Zjednoczonych, to zamieszanie na bankowym sektorze, który jak na razie nie przekłada się jakoś mocno, szczególnie tutaj na nasz region, ale na rynkach akcyjnych oczywiście widać konsekwencje tego typu zamieszania. Nowozelandczyk. Przełamane 0,62 i cena wróciła już po raz kolejny. Wczoraj tam było to jeszcze testowanie koło godzin popołudniowych. Tam chyba były dane ze Stanów Zjednoczonych i notowania dotknęły 0,62. Ja usuwam swoje mierzenie kierunkowe, które tutaj już nie ma większego w tej chwili znaczenia, bo cena jest powyżej, więc mamy jeden z dłuższych swingów wzrostowych umacniających Nowozelandczyka. To potencjalnie może być zaproszenie do kontynuacji wzrostów. Warunek konieczny, no najbliższe możliwe wsparcia, czyli w tym przypadku 0,62, no powinno zostać wybronione. Jeżeli tak, no to będzie to rzeczywiście bardzo ważny element układanki wyższych szczytów i wyższych dołków, które jak na razie możemy obserwować na wykresie godzinowym. Na wykresie dziennym, no ta żółta strefa jest newralgiczna. Zobaczymy, czy do końca tygodnia uda się utrzymać notowania tej pary walutowej powyżej tej strefy, bo jeżeli cena spadnie poniżej, no to będzie to nie za ciekawie wyglądało dla NZD. Australijczyk. Spadkowa linia trendu. No jeszcze się broni na wykresie 4-godzinnym, bo 0,67 testowane jest od dołu, a to jest przestrzeń, która w przeszłości no, z jednej strony była wsparciami, a z drugiej strony tutaj mamy taką klasyczną zamianę ról, czyli dołek z początku tego miesiąca jednocześnie staje się bieżącym szczytem. To jest oczywiście chęć albo możliwość spojrzenia na południe. Zdaję sobie sprawę, że MACD już jest nisko, co nie znaczy, że nie może przyjąć niższej wartości, bo on tam nie ma żadnej asymptoty, nie asymptoty, tylko ograniczeń, które w jakiś sposób go sprawiają, że tam są pewne ograniczenia, jak to jest w ramach oscylatorów. Za to RSI tak, ma już swoje ograniczenia i tutaj przyjmuje się, że zejście do 30 punktów w przypadku spadków jest ciekawym obszarem. Tak było w momencie, kiedy tworzony był ostatni dołek. W tej chwili jest on w neutralnym obszarze, więc możemy mu dać chwilę spokoju, wytchnienia, dopóki nie wskaże kolejnego sygnału. Albo znowu wyprzedanie, albo w przypadku, jeżeli białe świece by się pojawiły, no to mielibyśmy do czynienia z wykupieniem, ale do tego to jeszcze daleko. USD CAD, czyli pary z dolarem na początku 1,38, przestrzeń, która mogła zatrzymać umocnienie dolara, i tak się stało. Tam było spore naruszenie, ale ostatnie 4 dni ewidentnie to jest cofnięcie do przełamanych ostatnich szczytów 1,3670. Tu w tej chwili notowania się znajdują. No, jeżeli udałoby się zejść poniżej, to oczywiście te szczyty, które mamy z grudnia, wsparłyby scenariusz spadkowy. Jak na razie na to jeszcze nie ma miejsca, więc nie sięgam jeszcze do wsparcia 1,35, bo dolar rzeczywiście amerykański może
spróbować skierować się na północ i zrobić nowy szczyt, szczególnie jeżeli 38 zostałoby tutaj przełamane. Żeby móc to stwierdzić, to proponuję oglądać niższe interwały, czyli na przykład 4-godzinowe. W tej chwili jeszcze, jeżeli nazwiemy to korektą, te ostatnie 4-5 dni, no to one tworzą rzeczywiście taką sekwencję, więc można byłoby uprościć sobie zadanie stosując taki mini trend, jeżeli notowania wyszłyby powyżej, to sugerowałoby to, że coś tutaj się zmienia, uwzględniając, że wsparcie 1,6670 ma trochę większe znaczenie. USDCHF, zmienność duża i trzeba o tym pamiętać. Usuwam jedno z kierunkowych mierzeń, które sugerowało, że 0,9270 to jest ciekawe miejsce i ono było przez chwilę w ramach tworzenia tej struktury wyższych szczytów i ja o nim nie zapominam, bo może się okazać, że wyhamowanie w tej chwili w okolicach 0,9120 to będzie zaproszenie właśnie do tego, żeby wrócić do 0,9270, czyli mamy taką 150 pipsów do wypełnienia. To już się działo nie raz, nie dwa, bo wystarczy spojrzeć na początek tego, właśnie na drugą połowę miesiąca stycznia, ale tak czy tak to początek tego roku, bo to jest obszar, który został wypełniony właśnie pomiędzy tymi, został wypełniony świecami pomiędzy żółtymi strefami. Jeden japoński. W tej chwili mamy dość mocne odbicie od obszaru 138. Tam jest przełamana oczywiście wzrostowa linia trendu, przepraszam, bo ona jest poprowadzona tak krótkoterminowo. Wskaźniki były dość wysoko. MACD powoli zbliża się do linii 0, więc jest to obszar newralgiczny. 135 to jest najbliższe ograniczenie dla tego instrumentu i dopóki ono nie zostanie pokonane, to trudno spoglądać gdzieś tam na wyższe wartości. Spadkowe strzałki ja już rysowałem, więc powrót w te okolice to jest potencjalnie tworzenie oporu, a w tym przypadku oczywiście sięganie do niższych poziomów i warto o tym pamiętać, bo to może być zaproszenie do tego, żeby spojrzeć w stronę 131. Temat surowcowy, ropa. Spojrzymy, czy udało się pogłębić spadki rozpoczęte w tym tygodniu. Czy one rozpoczęły się wcześniej, ale przełamane zostało wsparcie 75 i notowania dotarły do 70 dolarów. Więc mamy tutaj też dolny cenę minimalną z ostatniej świecy, więc widać, że jakieś chętni na zakupy się pojawili. Na razie jest to trochę za wcześnie, żeby wskazywać, że to będzie kluczowy punkt zwrotny, ale mamy z godzin nocnych dwie białe świece. Zobaczymy, czy będzie to teraz po raz kolejny testowane. Jeżeli tu się pojawią po raz drugi kupujący, no to taką mini podwójne dno będzie można tutaj próbować odczytać, ale jeżeli czarne świece przełamią ten obszar, to nie ma co się tym za bardzo zajmować i przypomnę, że obrona, skuteczna obrona 82 dolarów to jest potencjalnie koniec korekty, po której nowy dołek jak najbardziej musimy uwzględnić, czyli przełamanie 70 dolarów otwiera drogę do 64. Wskaźniki powoli się ruszają, ale jeszcze im brakuje, żeby dawać jakieś sygnały kierunkowe czy wspierające jakikolwiek scenariusz. Myślę, że potrzeba większych ruchów rynkowych, bo zatrzymanie na 70 dolarów, no tak naprawdę nadal można byłoby mówić o rozszerzonej jakiejś perspektywie ruchu bocznego na ropie amerykańskiej, czyli ropie WTI. No ale reakcja, czyli te dwie czarne świece, no tutaj zmuszają mnie do wspomnienia, że jednak podażowa strona jest mocniejsza. W przypadku ropy Brent, wczoraj jeszcze nie było takiej jasności, kiedy rozmawialiśmy o cenie 79 jako wsparciu. Dzisiaj już mogę odważniej spojrzeć w stronę 75. No i dokładnie ten sam scenariusz, co w przypadku ropy WTI, czyli ja tutaj nic nowego nie będę wnosił. Przypomnę, że po 75 to 65 może być kolejnym miejscem, gdzie powstanie dołek. Na razie pozostajemy w konwencji jeszcze tego ruchu bocznego, ale powoli ukierunkowanego już na tworzenie nowego dołka, jeżeli dynamika wyprzedaży na ropie Brent się utrzyma. Złoto. Szukałem chwili uspokojenia w dniu wczorajszym, czyli potencjalnie cofnięcia do przełamanego oporu 1870 i chyba się to powoli materializuje, czyli pojawia się cofnięcie, no, na razie nazwiemy to korektą albo próbą retestowania, czyli zamiany pomarańczowej strefy z oporu we wsparcie. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście 1960, niebieski obszar, będzie mnie dość mocno interesował, no ale o tym trochę za wcześnie, żeby decydować,
kierować, bo najpierw notowania muszą cofnąć się do tej pomarańczowej strefy. Srebro. Spoglądam, bo to jest instrument, który idzie w parze oczywiście ze złotem, przynajmniej pod względem kierunków. Poziomy oczywiście inne, czyli 20-50 pokonane. Cena nie chce za bardzo tutaj wracać, ale za to dobrnęła, bo prawie dotknęła 22 dolary, więc jest to lokalny opór, więc może się okazać, że z 22 będziemy mieli taką obsuwę na jakieś 1,5 dolara, żeby wrócić do żółtego obszaru. Idealnym popisem posiadaczy długich pozycji byłoby oczywiście przełamanie zielonego oporu 22, wtedy no, trudno byłoby tutaj szukać jakiegoś pesymizmu. Na pewno trzeba będzie wtedy przesunąć bardziej w prawo linię górną ograniczającą nasz kanał spadkowy. Na wskaźnikach mamy przełamaną spadkową linię trendu. Przypomnę, że na oscylatorach można rysować linię trendu, czy opisywać ruchy ceny i często okazuje się, że jest to jeden z pierwszych sygnałów kierunkowych, czyli przełamanie, które nastąpiło w wyniku ostatnich białych świec, może sygnalizować zmianę nastawienia, a w przyszłości oczywiście rozpoczęcie struktury, która będzie kierowała w tym przypadku oscylator RSI w stronę 70 punktów. No ale o tym dowiemy się po czarnych świecach. To, co już wspominałem, na złocie tam już rozpoczęła się potencjalnie korekta ostatniego zrywu popytu. Tutaj jeszcze tego nie widać. Na razie tutaj tylko i wyłącznie wyhamowanie, czyli zatrzymanie na 22 dolarach. Zobaczymy, czy ta przestrzeń będzie użyteczna. Miedź, szybkie spojrzenie. 8700 cały czas pozostaje w mocy jako wsparcie. Mieliśmy przedwczoraj formację młotka, więc widać, że chętni są do zakupu w tym obszarze, więc dopóki cena utrzymuje się powyżej albo w żółtej strefie, no to oczywiście scenariusz wzrostowy gdzieś tutaj wchodzi w rachubę. Indeksy. DAX. Wyhamowanie na 15 tysiącach to jest oczywiście zaproszenie do tego, żeby sprawdzić, czy byki wróciły na parkiet. To jest między innymi efekt niebieskiej strefy, którą Państwo widzicie po lewej stronie. No i teraz pytanie. Czy zamiana 15300, czyli wczorajsza biała świeca, która dotknęła żółtej strefy, czyli ze wsparcia zamienia się w opór, jak to interpretować? No, w klasyce gatunku, ja to może pokażę na wyższym interwale, no jest to zaproszenie do tego, co już powoli widzimy, czyli że niedźwiedzie powinny powrócić na parkiet. W jakiej intensywności? No ja się nie zdziwię, jeżeli 15 tysięcy będzie przełamywana, ale odważniej na południe będę sięgał właśnie, kiedy ta zielona strefa zostanie gdzieś tam w tyle za bieżącymi świecami, więc tutaj muszę dopuścić dwa warianty. Po pierwsze, do powrót w stronę 15 tysięcy i testowanie tego jako wsparcia, ale też dopuszczam wariant, że to może być przełamane i wtedy pomarańczowy obszar, czyli bliżej 14,5 tysiąca, już tutaj może trzeba będzie przywoływać. Także dzisiejsza sesja może być newralgiczną dla dłuższej perspektywy, bo przypomnę, że niebieska linia powoli no, będzie przechodziła do historii, szczególnie jeżeli 15 tysięcy zostanie przełamane. Mam tu myśli oczywiście ten trend wzrostowy. Na wskaźniku, o czym już wspomniałem, że można to patrzeć, na to patrzeć też z perspektywy trendowej, no to narzędzie też wskazuje ten kierunek południowy. O MACD tu już wcześniej mówiłem, że tam coś jest nie tak, nie na rzeczy z tymi wzrostami, bo to była kwestia negatywnej dywergencji. Nasdaq. Mamy 12 tysięcy, które no, było lokalnym oporem, ale tutaj w ostatnim czasie raczej kupujący skupili się w okolicach 12100. No widać, że to już jest historia, czyli ten scenariusz powrotu do początku ostatniego impulsu działał przez chwilę, a w tej chwili cena jest powyżej, wróciła do 12300. Ja spróbuję to uporządkować trochę, spoglądając na trochę wyższy interwał, tylko najpierw pousuwam rzeczy, które będą mi zasłaniały za chwilę świece dzienne. A już moment, bo chciałbym też jedną jeszcze linię usunąć, bo próbuję odczytać, czy zatrzymanie na 11600. No, w przeszłości takie historie się zdarzały i to była rzeczywiście zapowiedź ruchu w stronę 12300, więc tak długo jak 12300 się będzie trzymało jako opór,
No to spoglądamy chyba rzeczywiście nadal na południe, pomimo że na wykresie 4-godzinowym tam została trochę ta struktura zachwiana, albo inaczej rzecz ujmując, zmarnowana okazja na szybkie spadki na tym indeksie ze względu właśnie na przełamanie oporu z niższego interwału. W tej chwili testowany jest opór ze skali D1, ale myślę, że też można go klasyfikować jako oczywiście też i tygodniowy. MACD w newralgicznym miejscu, ale pozostaje w wartościach ujemnych, więc to jest informacja, że ostatnie 2 dni mogą być korektą, po której 11600, a potem być może 11000 stanie się łupem niedźwiedź. Dow Jones oddala się od 33200, zbliża się do 31000. Ja tutaj oczywiście cały czas spoglądam na te żółte obszary i szukam podobieństw, między innymi 32300. To jest pozioma czerwona linia, która była użyteczna. Ja to przybliżę, do czego autor zmierza, czyli testowanie od dołu tego obszaru. No to tutaj sięgam do września ubiegłego roku, kiedy od dołu 32200, 32300 było testowane. No i taki scenariusz w tej chwili jest realizowany. Oczywiście w dużo mniejszym zapędzie, bo wtedy podaż dopiero zatrzymała się na 31100. Tutaj w połowie pomiędzy czerwonymi strefami, ale nie zmienia to faktu, że nie mamy nowego punktu odniesienia w postaci szczytu, więc ten kierunek w stronę 31 tysięcy chodzi mi tutaj gdzieś po głowie. S&P 500, no tutaj to raczej klarowniejsza sytuacja, bo 3950 ma się całkiem nieźle i trzeba mieć świadomość, że dopóki cena jest poniżej, no to ja będę spoglądał jednak na południe i tutaj nie mam innego wyjścia. Chyba też za bardzo ochoty, bo ten wykres staje się coraz bardziej czytelny pod względem kierunkowego ruchu. Więc te niedźwiedzie mają się tutaj coraz lepiej. Zobaczymy, co będzie na 3750, czy właśnie to, co mówiłem na początku, czyli te informacje płynące z sektora bankowego przeniosą albo rozpoczną nam tutaj jakąś większą przecenę. Na pewno wkrótce może się okazać, że notowania wracają do spadkowego kanału trendowego z 2020 roku, więc wtedy jeszcze odważniej będzie można sięgać na południe. Aczkolwiek, no, jak Państwo wiecie, ja nie jestem zwolennikiem ukośnych linii, poziomy bardziej mnie interesują. Aczkolwiek mają też i one swoje wady, jak Państwo tutaj widzieliście. Czasem one są naruszane, czasem są przecinane, czasem raz są wsparciem, raz oporem, potem znowu są wsparciem i tak trzeba lawirować pomiędzy tymi wartościami. Ale za to mamy konkretną cenę albo wąską strefę, którą można odczytać. W przypadku ukośnej strefy nie zawsze jest to takie oczywiste. Spojrzałem dzisiaj też na rynek japoński indeks. Tam się niewiele zmienia od dobrych 2 czy 3 lat. To znaczy mamy te same liczby. Wskaźnik Bollingera bardzo ładnie to opisuje, czyli rok 2021 to jest przedział w zakresie 30 600 i 27 300. Potem został stworzony kolejny obszar, gdzie zewnętrzne linie Bollingera wskazują 29 tysięcy i 25 500. No i ten pierwszy z drugiej serii, czyli 29 tysięcy, spowodował, albo górna linia Bollingera zmusiła, że ten indeks dość mocno skierował się na południe. Oczywiście to jest techniczne tłumaczenie, no bo fundamentalne znajdziemy inne. Ja jednak zwrócę Państwa uwagę na dynamikę tej przeceny. Na wykresie dziennym mamy luki spadkowe jedna za drugą, więc myślę, że może się pojawić presja na to, żeby próbować je domknąć, zanim cena będzie zmierzała w stronę dolnej linii Bollingera z wykresu tygodniowego, na który już przechodzę, czyli w stronę 25500. No tutaj chodzi mi po głowie 27000, 27300, czyli to wsparcie z roku 2021. Ono oczywiście jest wyżej niż bieżące ceny, ale jeżeli rozszerzymy trochę tą perspektywę i te białe świece pojawiłyby się dość intensywnie dzisiaj, jutro, to można byłoby jeszcze uratować ten pomarańczowy obszar. Ale jeżeli cena close z tego tygodnia będzie poniżej, no to wyjścia nie ma. Trzeba będzie rzeczywiście spojrzeć do dolnej krawędzi tego ruchu bocznego.
Na koniec jeszcze WIG20. Spoglądam, czy cena oddala się od oporów, a zbliża się do wsparć. No, widać ewidentnie, że niedźwiedzie czują się coraz lepiej na tym parkiecie. Ja rozszerzam perspektywę o kolejne lata do tyłu, żeby szukać tych newralgicznych poziomów. No i jeden z ciekawszych to jest 1640 w tej chwili, który biorę pod uwagę. 1760 raczej jako strefa oporowa, więc jeżeli to, co było wczoraj, takie mini testowanie tego od dołu i utrzymanie maksimum właśnie w tej niebieskiej strefie, no to tutaj mamy powtórkę z historii w wariancie minimalistycznym, to co jest po lewej stronie wykresu, czyli listopad, końcówka listopada, ale jednocześnie przypomnę, że jeżeli zmieniła się charakterystyka wykresu, to wtedy to były korekty spadkowe, a teraz spadkowe fale to są impulsy. Impulsy oczywiście dłuższe, dynamiczniejsze i dalej sięgające, więc jeżeli zmienia się charakterystyka wykresu ze wzrostu na spadki, to ten sam poziom po prostu ma inne zakresy, ale trzeba wziąć pod uwagę, że posługujemy się tymi samymi liczbami. No dobrze, z mojej strony tyle. Ja serdecznie dziękuję. Przypominam oczywiście o ostrzeżeniu o ryzyku. Film do Państwa dyspozycji za parę chwil będzie.